Zapytałem osób w każdym wieku, od dziecka do staruszki, jak spędziłyby swój wymarzony dzień. A z odpowiedzi stworzyłem 4 zupełnie różne wymarzone dni dla każdej grupy wiekowej, które dzisiaj przeżyje. Zaczynając od wymarzonego dnia dziecka. Większość dzieci chciało wstać o 10:30, 5:00, szybko. Ale w tym filmie zawsze wybieram najbardziej ekstremalną opcję. O 1:00. O 1:00, czy o 13:00, czy o 1:00 w nocy? O 1:00 w nocy. Dlatego jest 1:00 w nocy. Jeśli się zastanawiasz, po co ktoś wstaje o 1:00 w nocy, to... Grałbym na telefonie i siedział na laptopie. Dlatego będę grał w Brawl Starsa. Przyglądał sobie shorty. Nie tak planowałem tę noc. I tak spędziłem następne 6 godzin aż do rana. I jak widzicie, ja nie jestem u siebie w mieszkaniu, bo jedno z dzieci powiedziało, że... jest jakiś domek na drzewie. I nie wiem, czy trochę nie przesadziłem, bo to jest najlepszy domek na drzewie w Polsce. I ten domek jest serio ogromny, bo jest tu kuchnia, łazienka, salon, sypialnia, jacuzzi i taras z takim pięknym widokiem. Ja jak byłem mały, to nawet nie marzyłem o czymś takim, bo nie sądziłem, że takie coś w ogóle może istnieć. A robię to, bo mam już 20 lat, a dopiero co miałem 15. I naprawdę przeraża mnie to, że dzieciństwo mam już za sobą. Nie jestem też nastolatkiem, tylko dorosłym. I jak tak dalej pójdzie, to niedługo staruszkiem. I naprawdę potrzebuję się obyć tym całym przemijaniem. I mam nadzieję uświadomić sobie, że to nie tak, że najpiękniejsze lata mojego życia mam już za sobą, a dorosłość i starość też mogą być piękne. Dlatego każdy dzień będę oceniał od 1 do 5 gwiazdek, żeby wybrać, który jest najlepszy. I błagam, oby to była dorosłość albo starość. Przyszedł czas, żebym zjadłabym pyszne śniadanko. A na śniadanko jest pyszne kiełbaski. Kiełbaska prosto z grilla. Mleko. I mleko. Sprawdźmy, o co chodzi z tym śniadaniem. Kiełbaska. Nie wiem, kto je takie śniadania. My pierwszy raz pić po prostu mleka na śniadanie. A jaką byś chciała pogodę mieć? Upalną. Całą noc była burza i na pewno nie powiedziałbym, że to jest upalna pogoda. A to bardzo niedobrze, bo za każdym razem, jak nie spełnię jakiegoś marzenia, to tracę jedno z 3 żyć, a jak stracę wszystkie 3, to będę musiał wykonać koszmarny dzień, który opisała każda z tych osób. Jakby było ciepło, to bym się polał wodą z kolegą. Pistoletami na wodę takimi wypasionymi. Więc Nikosia zgłosiła się na ochotniczkę. Na jej ręce jest puszka, bo nie zdajemy się ją zestrzelić. Tylko jeszcze nie wiem, że nawet nie będę celował w puszkę. Nie we mnie! Nie chcę zlecieć! Udało się! Buduję z klocków Lego, bo mam ich masę. Tak się składa, że ja też mam masę klocków Lego. Moim ogólnie marzeniem to jest zbudować statek ze Star Warsów. I spełnię twoje marzenia. Szczerze, tak się wkręciłem w układanie tych klocków. Przypomniało mi się moje dzieciństwo totalnie i zapomniałem, że nagrywamy. No ale wydaje mi się, że chyba wyszło nie najgorzej. To jest finalny efekt mojej pracy. Ale bym chciał jakąś szybę robić. Do tego kupiłem szybę. Kamieniem lub wlecieć w nią. Niestety wbiegnięcie w nią, jak w filmach, jest zbyt niebezpieczne. Ale na szczęście mam kamień. Zawsze chciałem rzucić kamieniem w czyjąś szybę. Nie będę mówił czyją. Co 3, 2, 1. Ej, mega mi się podoba ten film, lecimy dalej. Póki co ten dzień jest idealny i to bardzo niedobrze. Bo jeśli okaże się, że najlepszy okres mojego życia mam już za sobą, to kompletnie się załamię. Poszłabym na skatepark. Jesteśmy na skateparku. Ja jestem 3 raz w życiu na rolkach, ale pojeżdżę trochę dookoła. Zjeżdżam z tej górki. Największy problem jest taki, że ja nie umiem hamować. Nie wiem, czy przez GoPro nie słychać, jak mi wali serce. Ej, serio się stresuję. Ale jak to zjadę, to skatepark uznaję za zaliczony. Lecimy. Wow! Jestem! Żyję! Dobra, uciekamy ze skateparku, bo ja komuś zaraz albo sobie, albo komuś zrobię krzywdę. Jakbyś sobie mógł kupić, tylko będziesz chciał, to co by to było? Ogólnie to w Jobsy Tigera. Też nie masz 18 lat, więc ciężko by było. Ale w niektórych sklepach mi sprzedali. Ale dla mnie zwykłe kupienie Tigera byłoby zbyt proste, bo wyglądam bardzo męsko i poważnie. Dlatego Nikosiu, wszyscy piszecie, że Nikosia wygląda jak dziecko. Nikosia ma 20 lat. Twoim zadaniem jest pójść do Żabki i kupić Tigera. Nie możesz używać swojego dowodu osobistego. No dobra. Ogólnie sprzedają ci takie rzeczy? Nie. Dzień dobry. Wow, dobra robota, a ja sobie kupiłem 10 batonów. Bym zjadł 10 batonów, ale różnych, bo mi mama nie pozwala. I mi też mama nie pozwala, ale to dobrze. Może papite, o, ej, to jest taki dla mnie smak dzieciństwa w sumie. Wypasiony taki aquapark. Aquapark. Pewnie bym się umówił z kolegą. Powiedziałbym mu, że byłem na basenie, a ty tak nie masz. Przyflexowałbym się przy kolegach.
Ej, tak dawno nie byłem w akwaparku, ale fajnie. Lecimy! Halo? Yo, witam w mojej kuchni! Dzień dobry. Dzwonię ci tylko powiedzieć, że byłem w akwaparku przed chwilą w Atynie. A ja za to mam dobrą wiadomość, mam dla ciebie prezent, czekaj. Dzwonię ci tylko powiedzieć, że byłem przed chwilą w akwaparku, a ty nie. Tyle? I że beka z ciebie. Było fajnie. Nie. Serio, było mega fajnie. Siema. Dzwonię ci tylko powiedzieć, że byłem przed chwilą w akwaparku, a ty nie. Byłem przed chwilą w akwaparku, a ty nie. Co? No. W parku byłeś? Jesteś leszczem. Beka z ciebie. No, nara. I gdybym tylko wiedział, jak to, jak niesamowity jest ten dzień, wpłynie na jego ocenę, a finalnie na wniosek z całego filmu, to nie byłbym taki szczęśliwy. Razem z akwaparku idę do McDonalda, McRoyala, z frytkami i kolą. Ale oprócz tego jeszcze dwie zupy. Pomidorową. A to drugie danie? Ogórkową. Ogólnie ja lubię pomidorową. Za ogórkową nie przepadam, a to jest przecież z litr zup. Ale mamy także... kabel z ziemniakami. Zdziwiłem się, że dzieci jedzą takie rzeczy. Myślałem, że to właśnie bardziej ten McDonald's tak pasuje do dzieci. Ale mamy także... pizzerinkę pyszną. Pizzerinkę. Nie pizzę, tylko pizzerinkę. Czy możesz się spotkać z kimkolwiek chcesz na świecie? Bo pytaliśmy o to każdego. Ten z Dwayne'em Rockiem. Chciałam spotkać Lady Gaga. Tu mieszka jeden gość inżynier. I zrobię wszystko, żeby się z nimi spotkać i nie stracić wszystkich żyć. To z kim byś się spotkał? Z tobą. To z tobą. Ze mną? Spełnienie marzeń. Najlepszy dzień w moim życiu. Dobra, to było trochę za łatwe, ale miałem jeszcze taką odpowiedź. Chciałbym w Minecrafta pograć z Wojanem Palionem. I napisałem do Wojana, największego minecraftowego twórcy w Polsce, którego wszystkie dzieci uwielbiają. Halo? Hello. Cześć Wojan, to jest marzenie bardzo wielu dzieciaków, żeby zagrać z tobą w Minecrafta. Lecimy, robimy to. To ty, Wojan? A, no to ja, siemano. Gram z Wojanem w Minecrafta, marzenie spełnione. Super. Witam. A co ci się zrodziło, widziałem, po co? Możesz powiedzieć to. To jest niewykonalne. Dawaj. Latanie. Myślałeś, że to niemożliwe? Dla mnie nie ma marzeń nie do spełnienia, może oprócz upalnej pogody. Za mną jest tunel aerodynamiczny, który pozwala ludziom latać. Będę miał w nim 3 minuty. Dla niektórych ludzi nawet to jest za mało, żeby wznieść się w powietrze. Ubrałem taki śmieszny kostium i czułem, jakbym już mógł odlecieć. Bardzo się stresowałem, że przy mojej wadze nie uda mi się wzbić w powietrze nawet na chwilę. I nadszedł czas próby. Okazało się to dużo łatwiejsze niż myślałem. Umiałem robić nawet takie triki. Bułka z masłem. Poszłabym jeszcze na spacerek. Dlatego poszedłem na spacerek. I to co byś jadł na kolację? Taki kawałek tortu bym zjadł jeszcze. I jem torcik. Już mam dość słodyczy? Dobry. Ja nie jestem w ogóle głodny, ale czas na kolację. Mamy tutaj, jak to się nazywa? Jak to było? Nie kiełbaskę, tylko... parówkę. Pyszne tosty. Tosty. I tosty. Spoko kolacyjka. Jeśli chodzi o pójście spać, to tutaj znowu wybieram najbardziej ekstremalną opcję. I o której byś poszedł spać? No nie wiem, bo ja ogólnie to nie śpię do 4. Serio? No, nie, ale jestem jakieś dziwne. Więc to będzie długi wieczór, a ja nie przestaję grać. Pograłbym na komputerze? Ogólnie to w Roblox. Fortnite'a? Pierwszy raz od dawna poczułem taką beztroskę, że nie martwiłem się, o której jutro muszę wstać, co muszę robić i jak zapłacę rachunki za mieszkanie. I nawet nie zorientowałem się, kiedy była już 4 rano. Nie pamiętam, kiedy w jakiś dzień ostatnio się tak dobrze bawiłem. Jestem na nogach od 1 rano i jest 4. Naprawdę jestem okropnie zmęczony. Aż boję się, co wymyślą nastolatkowie. Oni są trochę dziwni. Biorąc pod uwagę to, jak szczęśliwy dzisiaj byłem i te godziny, daję 4,5 gwiazdki. I już idę spać. Dobranoc. A, i nie pytałem się dzieci, czy w swój wymarzony dzień myłyby zęby, ale jestem pewien, że powiedziałyby, że nie. Dlatego dzisiaj nie myję zębów. Dobranoc. A teraz przenoszę się kilka lat do przodu, do wymarzonego dnia nastolatków i sprawdźmy, czy da się to przebić. Witam w tym pięknym dniu. Wymarzony dzień nastolatków, co jest idealne dla mnie, bo pomimo, że ja mam już 20 lat, to dalej się czuję trochę nastolatkiem. Początkowo plan był taki, żeby wstać o 15. Ale nie możemy marnować dzisiaj czasu, bo mamy tyle rzeczy w planach. O 7, żeby no. Mieć czas wolny. Dokładnie, dlatego jest 7. I czas na jakiś szybki trening. Co byś zrobił od razu po przebudzeniu? Poćwiczył trochę. Nie wiem, coś bym zobaczył na YouTubie, może jakiś trening po prostu. Znalazłem na internecie jakiś domowy trening na brzuch. Na mnie to jeszcze pisze 7 minut masakry. Także nie wiem, kto o takich rzeczach może z samego rana, ale...
czas na śniadanko. Pierwsze z trzech śniadań, czyli... To jest awokado? Ja w wieku tego chłopaka nie wiedziałem, co to jest awokado. Dziwne. A drugie śniadanie jest takie trochę bardziej normalne. Z bułki, z serem i z pomidorem. Bardzo dobre. Płatki, koniecznie płatki. Cynamonowe. Cynamonowe płatki z mlekiem. Ale najpierw najważniejsze pytanie. Najpierw mleko czy płatki? Miska. Dobra, ale co dalej? Płatki czy mleko? Lubię. I zjem. No potem bym ogarnął w domu. Sprzątałbyś? Wymarzony dzień byś sprzątać? Znaczy nie, nie, mama poprosiła o coś, to bym coś zrobił. No, halo? Halo? Cześć mamo. Mam pytankę do ciebie, czy mogę ci jakoś w czymś pomóc? No, ziemniaki trzeba obrać. Tak bardziej, wiesz, zdalnie czy coś tam? No jak zdalnie chcesz obierać ziemniaki? Bo niestety tak, od już 2 lat, od kiedy wyprowadziłem się daleko od domu, wygląda mój kontakt z rodziną. Zdalnie. Mógłbyś dla mnie zrobić jakiś miły filmik. To już zrobione. Dobra, dziękuję bardzo. Szybko poszło. Mamo, naprawdę bardzo cię lubię, bardzo cię kocham, mamo. Jesteś najlepsza. Pozdrawiam. Filmik. Dobra, mamy to. Zrobione. No ja bym bardzo chciała mieć psa, więc pojechałabym pewnie do schroniska, nie wiem, pobawić się z psami. Zły news. Dzwoniłem do schroniska i okazało się, że nie można tak sobie po prostu przyjść i pogłaskać piesków. Ale oczywiste chyba, że nie odpuszczę sobie pogłaskania pieska. Przepraszam? Mam pytanko. Czy ja mógłbym może pogłaskać pana pieska? Dobrze. O. Jak się bawi? Ravi. Ravi? O, no cześć Ravi, cześć. I Ravi to chyba najsłodszy piesek, jakiego widziałem. Nawet mogłem się z nim chwilę pobawić. Napiszmy w komentarzu serduszka dla Raviego. I ten dzień mógłby dostać nawet lepszą ocenę niż Dzień Dzieci, gdyby nie to, co działo się w nim dalej. Poprosiłbym rodziców o drobne pieniądze. Mamo? Na słuchajcie. Wysłałabyś mi jakieś drobne pieniądze? Znowu? Dobra, mamy sianko, to możemy ruszać. Bo dosłownie marzeniem każdego nastolatka, dosłownie każdego, chyba jak kogo bym nie spytał. Z chęcią bym pojechał na przykład znowu do Energylandii. Do Energylandii. Do Energylandii. Dlatego przyjechaliśmy do Energylandii i mamy problem. Moim marzeniem jest zjechać na Zadrze. Ja naprawdę tak po prostu z biegu wejść sobie do Energylandii i pojechać na Zadrze. Dlatego zaczniemy krok po kroku zwiększać ekstremalność kolejek. Co? Co się tak patrzysz? Ja słyszałem, że jest opcja, żebyś zjechała za 100. Mówiłaś takiego po drodze. Za 200. Pierwsze co robisz? Idziesz od razu na Hyperiona. Deal czy nie? Deal? 200? Nie, ty jesteś crazy. Polecasz czy nie polecasz? Za 200 złotych. Zaczynamy od bumerangu. Nie jest to taki roller coaster dla dzieci, bo bez przesadasz, tak się nie boję. Zwykły, familijny. To jest chyba chillowe mega, co nie? Easy. Wchodzimy w strefę ekstremalne. Druga faza. Dobra, to jest ostateczny test. Pterodaktyl. Jeśli będę w stanie utrzymać ręce w górze przez cały przejazd, to jestem gotowy na Zadrę. Dobra. Strzela reakcja. Mam absolutny brak reakcji. Udało się. Jestem oficjalnie gotowy na Zadrę. Jestem gotowy. Wszystkie te przejazdy prowadziły właśnie do tego. Czujesz ten klimat ostatecznego bossa? Nie, mnie to przeraża. To jest drapiane. Ale szczerze po prostu chcę tu przetrwać. Po prostu chcę wsiąść i się nie popłakać. O, to jest wyzwanie, nie popłakać się. Zaliczone. Ale chyba się trochę popłakałem. Na razie wszystko dobrze idzie. Udało się zjechać na Zadrze. Bardzo dużo nastolatków, z którymi rozmawiałem, chciało spotkać się z Gen Z. U Gen Z albo... Gen Z. Dlatego napisałem do wszystkich osób z Gen Z. Jeszcze nikt mi nie odpisał, ale jedziemy teraz do Krakowa. Wsiadamy w pociąg, jedziemy do Krakowa. Mam nadzieję, że po drodze mi odpiszą. Dotarliśmy do Krakowa i jest problem, bo przyjechaliśmy tu tylko po to, żeby spotkać się z Gen Z, a oni dalej mi nie odpisali. Także idziemy na obiad. Może bym poszedł do restauracji na jakąś
carbonara czy coś w tym guście? Może być spaghetti. Spaghetti carbonara. Sprawdźmy, o czym ci wszyscy nastolatkowie mówią. I zapłacić za to 40 zł, a ja mam wrażenie, że się nie mają. Sprawdźmy. Ej, bez szału, tak szczerze. A jakby ktoś się zastanawiał, czy Gen Z mi już odpisało? Dalej nie. Zjadłem w 2 minuty całą porcję. I już wiem, że będę głodny do kolacji. Oby chociaż kolacja była dobra. Mijają już kolejne godziny. My już niedługo będziemy jechać, dokładnie za godzinę, a Gen Z dalej nie odpisuje. Nic nie zapowiada się, żebym zrealizował to marzenie, ale teraz przyszedł czas. Wydałbym swoje pieniądze na jakieś ciuchy czy coś w tym guście. Totalnie nie mam teraz humoru wydawać pieniądze na ciuchy. Ja w ogóle na co dzień nawet nie lubię za bardzo kupować sobie ubrań i nic. Także... Kupiłem sobie taką bluzę. To była najbardziej młodzieżowa bluza w całej galerii. Wyglądam dobrze? Wielka się widzę, że się uśmiechnęłaś. Młodzieżowo? No to jest jedyna ogólnie pozytywna rzecz póki co. Bo Gen Z dalej nie odpisało, a teraz... Poszłabym tak wieczorem do kina na jakiś horror. O nie, idziemy na horror. Myślałem, że jakoś uda mi się tego wymusić. Chcę wyjść z tego klima. Nie wiem, co jest straszniejsze. Czy ten horror? Czy to, że nikt z Gen Z nie odpisał, a my właśnie musimy wracać do domu? Jestem mega zawiedziony. A to oznacza, że tracę kolejne życie i zostało mi tylko ostatnie. I jeśli nie chcę przeżyć dnia z koszmaru, stworzonego przez tych wszystkich ludzi, to muszę spełnić już każde marzenie w tym filmie. Co bym zjadł na przykład domu na kolację, to tosty lub płatki, coś w tym guście. No nie wiem, siedziałabym na TikToku pewnie. Potem bym zasnął jakoś o pierwszej. Ja bym poszedł spać o drugiej. Więc poszedłem spać o pierwszej, czyli o tej, o której jeszcze dzień wcześniej wstawałem. A ten dzień, z racji na to, jak straszny był i jak bardzo mnie zawiódł, oceniłem na 2 gwiazdki. I jestem ciekaw, czy dzień dorosłych, czyli grupy, do której chcąc, nie chcąc teraz należę, spodoba mi się bardziej. O której godzinie bym się obudziła w mój wymarzony dzień? No myślę, że tak między 9 a 10. 10. Myślę, że 10 to jest odpowiednie. Taka 8, 9, myślę, że pora idealna. Nie pospałabyś do 13? Nie, bo byłoby mi szkoda dnia, jeżeli ten dzień ma być wymarzony. To ja go muszę wykorzystać gdzieś tam też w 100%, tak? Pierwszy dzień z jakąś normalną porą wstania. Mamy właśnie 9. Bardzo dobrze się tak trochę wyspać po tych 2 dniach i jestem już trochę głodny. Takie śniadanko podane gdzieś tam do łóżka na przykład z kawką. Dlatego jeśli chodzi o śniadanko... Nikosiu! Ej, chyba pierwszy raz w życiu dostałem śniadanko do łóżka i to takie. Czuję się jak w jakimś 5-gwiazdkowym hotelu. Pewnie jakieś fajne tościki tam właśnie. Mój narzeczony jest mistrzem w tych kwestiach. Dobra, mamy tosty z serem, wytrawne. Może nie są one robione przez narzeczonego, ale prawie. Jajecznica z bekonem, nie? By wleciała. Szkoda, że nie dostałem widelca. O, z boczkiem. Tego mamy jeszcze. Croissant z dżemikiem. Ej! Mera dobre śniadanie. Na razie na pewno dorośli zdają się na wstawaniu, wstają o dobrej porze i na śniadaniach. To są naprawdę chyba najlepsze śniadania póki co. Takie normalne, takie, które normalnie można jeść, a nie jakieś wydziwiane. Póki co ten dzień zapowiadał się idealnie. To było dobre śniadanko, a jeśli chodzi o to, gdzie się znajdujemy, jesteśmy w hotelu, bo wszyscy dorośli mówili coś o tym, że chcą wyjechać. Lot do Paryża szybki. To jakiś fajny wypad, tak? W jakieś miejsce, gdzie nas jeszcze nie było. W Polsce jakieś bardziej, bo... W Polsce? No to po prostu zwiedził jakieś miasto ciekawe. Kurczę, dawno nie byłam w Gdańsku. Dlatego jesteśmy w Gdańsku! Ale zacznijmy od... Wymarzony dzień, to też muszę wyglądać, to je by mi się wymarzyło, więc fajnie by było gdzieś tam zrobić się na pustko. Nie wiem jeszcze do końca, co to znaczy, ale spróbuję. Nie wiem, co już miałbym więcej zrobić, żeby zrobić się na bóstwo, ale mam wrażenie, że tak ubrałby się dorosły na swój wymarzony dzień. Następnym krokiem, Nikosiu, niestety, możecie wywalić z domu. Po śniadaniu najlepiej, żeby nikogo nie było w domu, żebym miała spokój. Także do zobaczenia, papa. Dajmy się na chwilę spokój. Ja mam butów. Nie, czekaj. Wreszcie spokój. Mogła poczytać dobrą książkę. I mogę zająć się czytaniem mojej ulubionej książki o pszczołach. Dobra, przeczytałem już 2 strony. Na razie ten dzień jest taki w sumie dosyć spokojny i nudny. Ale nie wiedziałem wtedy, jak mocno ten dzień jeszcze mnie straumatyzuje. A kolejnym marzeniem jest zwiedzanie Gdańska. Głównie starówka. Starówka? Ten żuraw. Żuraw! To wszystko porty. Porty! Porty! Ale to jest absolutnie koniec normalnych rzeczy, bo idziemy na... Gokardy. To nie jest totalnie moja bajka, a i tak bo ja to szybciej niż ty w tym gokarcie.
No nie masz szans, nie masz szans. I co, jaki ma czas? Słabny. 33 sekundy. Ej, mi się wydaje, że to jest mega dobry wynik. Fajnie, fajnie wyglądasz. Nie wróżę jej dobrze. Panie, musisz pomagać. Nie no, to aż mi jej trochę szkoda. O, i znowu ta sama ściana? Czy tym razem jej się udała? Nie, znowu w tym samym miejscu. O, i co? Jak myślisz, udało ci się wygrać? 48 sekund to twój najlepszy wynik. A jeśli myślisz, że go-karty mogą dostarczyć emocji, to tak wyglądałem zestresowany spełnić kolejne marzenie. Nie będę jeszcze mówił co to, ale drobna podpowiedź. Tak, zaraz będę nurkował z rekinami. Ja mam takie marzenia bardziej związane z morzem, oceanem. Jakieś tam nurkowanie, rafa koralowa, rekiny. Szczerze, tak jak wcześniej. Miałem luz, to teraz sobie chciałem stresować. Serio. Wiesz, wiem, że nic mi się nie powinno stać, że to powinno być bezpieczne, ale trzeba się zacząć stresować. Kto ma takie marzenia? To są dorośli ludzie. Ale za szybą. No to jest za szybą, ale wpływałem z rekinami. To było niestety najbliższe, co można ogarnąć, jeśli chodzi o nurkowanie z rekinami w Polsce. I sorry, ale musiałem to tak rozwiązać, żeby nie stracić mojego ostatniego życia i nie musieć przeżywać dnia z koszmaru. Pizza, my włoskie klimaty, okay. Więc jakaś taka klasyczna neapolitańska pizzeria. Nie, no myślę, że na lajcie jakaś pizza, browar. Pizza, browar. Oczywiście 0%. Możecie oszacować tempo po tym, że ja już zjadłem całość. Jeden kawałek od Nikosi, ona dwa. Także tempo było niezłe. Nie wiem, czy to nie jest najlepszy obiad póki co. Z tych wszystkich obiadów, które jedliśmy w tych wymarzonych dniach. Pis na shopping, ale do lumpeksu. Ej, to jest chyba najładniej wyglądający lumpeks, jaki w życiu widziałem. Wydaje mi się, że pani Monika takiego lumpeksu sobie nawet nie wymarzyła. Niestety robimy tak, Nikosiu, że to ja wybieram tobie outfit, a ty mi. Zupełnie jak na moim innym filmie, gdzie sprawdzaliśmy, czy można ufać nieznajomym. I wtedy skończyło się to tym, że wyglądaliśmy tak. Postaram się, żeby było dobrze. Po jednej rzeczy sobie wybierzmy, ale tak, żebyśmy oboje byli zadowoleni, dobra? Ej, to serio może jej się spodobać. Nie widzieliśmy jeszcze swoich ubrań, także ja zaczynam. Sprawdzę, co dla mnie kupiłaś. Ej, trochę się stresuję. Bo będziemy chodzić w tym już do końca dnia. Ej, skąd wiedziałeś, że robi pomarańczowy? No, patrz. No i co myślimy? Starałem się, ładnie? Spoko, no. Następnie pojechaliśmy na plażę, bo to idealne miejsce, żeby lenichować. I również tam spotkaliśmy się z wymarzonymi osobami dorosłych ludzi. No to nie wiem, ja bym się spotkał na przykład z Vin Diesel. Dwayne'em Rockiem, o. Uwielbiam Szybkich i Wściekłych, każdą część. Dlatego obejrzeliśmy Szybkich i Wściekłych, gdzie gra obu tych panów. I posłuchałem Lady Gagi. Chciałabym spotkać Lady Gagę. I wiem, że jest to wszystko trochę naciągane, ale bardzo zależało mi, żeby zostawić sobie ostatnie serduszko na Dzień Staruszków. Bo nie macie pojęcia, co oni wymyślili. No i jakiś zachód słońca nad morzem na przykład, nie? To brzmi całkiem dobrze. Co na kolację jeszcze byś zjadła? Co tam wpadnie po drodze, jakaś zapiekanka, kepsik, coś? Kebaba. Wpadliśmy właśnie na kebaba i to jest właśnie coś, za co szanuję dorosłych. Jeszcze przy takim widoczku morza, przy szumie oceanu. A teraz przyszedł czas
Na co się chyba obawiam się najbardziej? Kiedy zapytałem dorosłych, o której by poszli spać, powiedzieli, że... Kurde, no to już by był następny dzień. Wschodem słońca iść spać, żeby wykorzystać na 100%. Nad ranem. Także nie możemy pójść spać, dopóki nie będzie jasno na niebie znowu. 7 godzin jeszcze przed nami. Jak jest okazja, to idziesz na imprezę. No pewnie byśmy jeszcze zaliczyli jakieś kluby, spawy, okay, jakaś imprezka. Czy wisienką na torcie będzie impreza. No to idziemy na imprezkę. Let's go! Nie ma tutaj ludzi, jest czwartek. Ja nie wiem też za bardzo, co się robi na imprezach. Ale chyba zaliczone! Siedzimy pod jakimś barem. Zamknęli już dawno, chyba ze 2 godziny temu zamknęli bar. Siedzimy sobie na hamaczkach w barze Bali, który serdecznie pozdrawiamy. A do wschodu słońca było jeszcze 5 godzin. Nigdy w życiu nie byłem taki śpiący. Ale w końcu niesamowicie zmarznięci i zmęczeni doczekaliśmy się wschodu. Słońce właśnie wstało. Będziemy spać w drodze do domu. Podsumowując dzisiejszy dzień. Był roller coaster emocji, naprawdę. Dorośli ludzie marzą o takich zwykłych rzeczach jak książka czy kebab, ale też o całkiem dziwnych rzeczach jak pływanie z rekinami, go-karty, czy niespanie do 5 rano. Ale może dla tego widoku było warto? W ciągu całego dnia moja ocena zmieniała się cały czas. Myślałem, żeby dać 1 gwiazdkę, myślałem, żeby dać 4,5 gwiazdki. Ale finalnie daję 3,5 gwiazdki. Za to, jak jestem zmarznięty, zmęczony, ale też sporo przeżyłem. Dlatego 3,5 gwiazdki. Nie mogę się doczekać wymarzonego dnia staruszków, naprawdę. Może jakieś siedzenie w ciepłym domku? I teraz ostatecznie dowiemy się, czy wszystko co dobre mam już za sobą, czy czekają mnie jeszcze szczęśliwe chwile w życiu. Wymarzony dzień dzieci oceniłem na 4,5 gwiazdki, więc żeby to przebić, dzień staruszków musiałby być 5-gwiazdkowy. No, o której by pani wstała w ten wymarzony dzień? W swój wymarzony dzień o 7. Zazwyczaj wstaję około 5 rano. Mam wolny czyn, wolny czyn, wypoczynek, po prostu tak mam. Tak jak zwykle wstaję o 6:30. Właśnie wstałem. Nadszedł ostatni dzień, wymarzony dzień starszych osób, 6:30. Te godziny wstawania i chodzenia spać mnie wykończą. Mam nadzieję, że będzie trochę spokojniej niż wczoraj. Przecież seniorzy chyba nie robią jakichś zwariowanych rzeczy. No jak wstaję, to się tak troszeczkę pogimnastykuję, a później sobie robię śniadanie. A co to za gimnastyka ogólnie? Takie rozciąganie? O właśnie, troszeczkę takiego rozciągania. No gimnastyka. O nie. Nienawidzę rozciągania. O właśnie! W sumie nawet tak fajnie się rozciągnąć. O, golę się. Kawa. Komputer, żeby se pograć w taką grę ogród. No tam no się zdoby, planszę przechodzi i buduje ogród. Dobra, chyba znalazłem idealnie tą grę, w którą gra ta pani. Obserwujcie to. Jestem ogólnie mega dobry w takie gierki. Tutaj budujemy swój ogród i przechodzimy planszę. To jest dokładnie ta gra, w którą gra ta pani. No i właśnie takiego czegoś potrzebowałem. Pograć na kompie, kawkę wypić, a nie rekiny. Ej, jestem ciekaw, jaki tutaj ogród ma już ta pani. Jak ona gra codziennie, rano i wieczorem. Potem do sklepu. Nie, zanim wyjdę, to jem śniadanie. Tylko, że ja nie mam rzeczy na śniadanie w domu, więc i tak muszę iść do sklepu. Zaczynamy od... No, nie było... jakaś bułeczka, ser, coś takiego. I robi się już tylko dziwniej. Mamy tutaj... białą kiełbaskę. Chlebem i z chrzanem. Teraz chyba najdziwniejsze śniadanie, jakie widziałem. Plasterek szynki, pomidor i ogórek. Plaster szynki, ogórek, pomidorek. Bułka z serem. Takie rzeczy akurat jem na co dzień, oj. Nigdy nie jadłem czegoś takiego. Ej, nawet ciekawe. Nie, takiego czegoś to bym nie jadł na co dzień. Plasterek szynki, pomidor i ogórek. Ej, mega dobra, tylko szkoda, że tak mało szynki. No, po śniadaniu muszę nakarmić zwierzątka. Zwykle zasiadam do jakiegoś czytania. Jeżeli coś ciekawego w telewizji, a zazwyczaj tam nic nie ma, no to książka. Czytam dalszą część Życia pszczół. Lecimy tam, gdzie skończyłem wczoraj. Serio, poczytajcie sobie o życiu pszczół. To wam zmieni w ogóle patrzenie na świat. Wychodzę na spacer. Tak o godzinie 10:30. Szykuję obiad.
Lecimy z obiadkiem. Przyznam szczerze, że chyba nigdy nie gotowałem takiego prawdziwego babcinego obiadu. Będzie tak. Wymarzony, zwykle jednodaniowe obiady jem. Najbardziej takie zupy jarzynowe. Jarzynówka. No raczej też coś lekkiego, jakiś makaron. Robimy makaron, spaghetti. Kotlet z piersi kurczak. To moje ulubione. I kotleciki. Jak się robi bulion? Szczerze nie mam pojęcia, jak się robi kotlety. Kto zamiast iść do restauracji, to marzy o tym, żeby stać w kuchni i gotować? Dosłownie każdego, kogo nie pytaliśmy, nie chciał pan może pójść do restauracji? Co nie, to? Wie pan. Nie, kupiłem. Sama gotuję. Czasami zdarza mi się iść obiad zjeść gdzieś, ale to z jakiejś okazji. Oje. Nie, ty ja kocham gotować. I na patelnię. O, jarzynówka mi się tu już gotuje. Spaghetti. Już powinno być miękkie. Tadam. Ugotowane. Jednego jestem pewien. Na pewno nienawidzę gotować. Teraz sprawdźmy, czy umiem gotować. Zacznijmy sobie, jak na obiad babci przystało, od zupki. Szczerze? Możecie powiedzieć, że jestem szalony. To smakuje jak zupka od babci. Serio, ej, dobrze gotuję. Eleganckie kotleciki. Troszkę gorszy niż od mojej babci. Powiedziałbym, bardzo dobry, dziękuję, zjadłbym dwa. Dokładkę bym poprosił. Spaghetti. Spróbuję spaghetti. Tego jestem najmniej pewny. Dobra, to jest najlepszy obiad w tym filmie. Tak się najadłem, że się ledwo ruszam. A teraz przyszedł czas spalić ten obiad. To poszłabym na basen, na przykład, basen, gdybym miała pływać. Bardziej na basen, czy do takiego akwaparku ze zjeżdżalniami? Nie, akwapark, nie. Masa dzieci, hałas, krzyk, to raczej nie. Zauważyłem, że każda grupa wiekowa uwielbia wodę. Ale pływanie seniorów to jest trochę inny vibe. I nawet ciężko mi opisać, jaki w porównaniu do poprzednich dni czułem tutaj spokój. A jakby mogła się pani spotkać z dowolną osobą na świecie, to z kim by się pani spotkała? Spotkać? No raczej wie pan, ja jestem w takim wieku, że moi przyjaciele raczej już tegli. Chyba z kimś z rodzin. Czekam, chłopka przyjdzie mnie odwiedzić. Ten wymarzony dzień starszych osób uświadamia mi cały czas, jak wiele dla starszych ludzi znaczy rodzina, jakikolwiek kontakt z rodziną. W ich wymarzony dzień byłoby spotkać się z rodziną. Od kiedy wyprowadziłem się do Katowic, 4 godziny od rodzinnego domu, żeby zostać youtuberem, nie mam tutaj tak naprawdę nikogo, żeby się z kimś spotkać. Nie mogę w sumie zrealizować tego marzenia akurat, bo nie mam tutaj nikogo, ale zadzwonię do babci. Tak, babeczku? Halo? Halo? Cześć, babciu. Cześć. Co tam u ciebie? Jak się czujesz? Może być. A u ciebie? A, dobrze. Nagrywam taki film. Nagrywasz film? Jak pójdą, no to ja znowu na komputer. Potem jakąś taką skromną kolacyjkę zjadłem. Co na kolacyjkę? Wreszcie nadszedł czas na kolację. Łyżka z dżemem i dobranoc. Mamy tutaj bułkę z dżemem. Jogurcik. Wiśniowy. Lubię jakieś lody zjeść. Lody. To jest w ogóle połączona kolacja 3 osób i ja nie wiem, czy ja się tym najem, tak szczerze. Tak jak deser, bym coś porządnego zjadł trochę. Jogurcik wiśniowy, taki lubię najbardziej. Fajne. Leciutkie. I lody. Nie jest to taka typowa kolacja dla mnie, ale fajną taką poprawę humoru. Jadłem gorsze kolacje w tym filmie. Tylko mi jest takie, że się nie najem. Seniorzy poszliby spać o... Ja chodzę spać tak o 10, w pół 11. O 9 chodzę regularnie. Zawsze tak idę spać między 11 a 12. Ten dzień był zupełnie inny niż wszystkie inne w tym filmie. Był dużo spokojniejszy, ale nie powiedziałbym, że był nudny. To było coś, czego dzisiaj potrzebowałem. I ten film pokazał mi, że każdy okres w życiu jest zupełnie różny. Ale niesamowity na swój sposób. Już teraz wiem, że dorosłość i starość to nie jest coś, czego powinienem się bać. Powinienem żyć chwilą, spełniać marzenia, spędzać czas z bliskimi, póki jeszcze ich mam. Bo ja potrzebuję ich, a oni potrzebują mnie. Także finalna ocena tego dnia to 4,5 gwiazdki. Przez to gotowanie, minus pół gwiazdki, bo nienawidzę gotować. Także mamy remis. Nie wiem, co to znaczy, jakie wnioski z tego wyciągnąć, ale szczerze już mnie to totalnie nie obchodzi. Ten film to było coś niesamowitego, niesamowita przygoda. Dziękuję za oglądanie. Proszę, rozważ obejrzenie mojego poprzedniego filmu i koniecznie subskrybuj kanał.